Dzisiaj jest z nami Teresa Żabińska-Zawadzki. Dzień dobry, witam panią serdecznie. Dzień dobry, witam pana i państwa. Córka Antoniny i Jana Żabińskich. Jan Żabiński, to państwo wiedzą z całą pewnością, wybitny zoolog, wieloletni dyrektor Ogrodu Zoologicznego w Warszawie, także powstaniec warszawski, sprawiedliwy wśród narodów świata. Mama też. Mama też, to właśnie chciałem dodać w kolejnym zdaniu. Mama Antonina Żabińska, postać nie mniej niezwykła. Ja mówię o panu doktorze Żabińskim z taką atencją, bo jest dla mnie wzorem i ideałem człowieka w zasadzie, ale postać pani matki, którą znam z tej książki Ludzie i Zwierzęta, jest w najmniejszym stopniu nie mniej godna naśladowania. Właściwie to na jej barkach spoczywało wtedy cały ten, nazwijmy to w cudzysłowie, azyl, to miejsce, w którym ukrywało się, tak, ukryło się wiele istnień ludzkich. Ten azyl konkretny, o którym mówimy, czyli utrzymanie domu wszystkich jego mieszkańców, tych legalnych, nielegalnych, stworzenie im tego w miarę bezpiecznego świata. Tak, to leżało na barkach mamy, dlatego że ojca działalność była, tak jak ją nazywam, zewnętrzną. On był od organizowania przekazu uciekinierów z getta na przykład. Wydobywał ich. Wydobywał ich, tak. Załatwiał potem papiery dla nich. Poza tym udzielał się, że tak powiem, jeżeli tak można w ogóle powiedzieć, w podziemiu, więc tu, tam było, była też duża czasowa, no, czasowe wymagania, plus teraz jeszcze załatwianie dokumentów, jeszcze masę innych rzeczy, także ojciec to była działalność zewnętrzna. Natomiast utrzymanie tego wszystkiego w ryzach, w bezpieczeństwie, w spokoju, w miarę, jeszcze raz mówię, to była mama. Oczywiście mówię też i o rzeczach takich bazycznych, czyli o żywieniu. O tej codzienności. O tej codzienności, która absolutnej, i to takiej codzienności, no, trochę natykającej bombie. No właśnie, bo ta codzienność to jest wstrząsające, jak zaczyna się czytać, jak ja zacząłem czytać tę książkę, czyli wspomnienia pani mamy, to jest wstrząsające. Dla mnie było to, że wojna do tej pory znana z obrazów poetyckich, z metafor takich bezczasowych, oderwanych właśnie od codzienności, była mi znana. Tymczasem to jest, no właśnie, ta zwyczajność, która nagle natyka na natykającą bombę w postaci wojny i tego, jak trzeba sobie, jak trzeba się odnaleźć. Pretekstem do tego, żeby dziś rozmawiać o książce, która będzie wznowiona, jest film. Film pod tytułem Azyl, który już w przyszłym tygodniu trafi do kin. Trochę ja mam takie obawy, trochę się boję, że materia filmowa może kilka rzeczy spłycić. Pani takie obawy towarzyszą, może nie. Zobaczymy, jak to wszystko będzie. Jak mówię, to jest tylko punkt wyjścia, żeby opowiedzieć historię człowieczeństwa, bo to jest chyba najważniejsze. Dokładnie, człowieczeństwa. A film jest, no, z założenia był właściwie poświęcony mamie. Dlatego, że mama była tą taką niedocenioną osobą. Ojciec ma za sobą ogromny dorobek radiowy, dydaktyczny, publicystyczny, jak to nazwać. Natomiast działania mamy i właściwie tak jakoś umknęły od momentu, kiedyśmy się wyprowadzili z ogrodu zoologicznego, i tak znikła trochę z tego świata, i dlatego ja się strasznie cieszę, że zwrócono uwagę na tę postać, że ktoś, akurat tak się złożyło, że Amerykanka zwróciła uwagę na konkretną postać, na Antoninę Żabińską, na jej działania w okresie okupacyjnym. Dalszym ciągiem tego jest film. Film, który według mnie nie musi być wiernym przedstawieniem wszystkich sytuacji i tych osób, które są, bo są pewne prawa filmowe, które się różnią od książki, prawda, zawsze.
Natomiast chodzi o przesłanie. Ja myślę, że to przesłanie jest. Przesłanie to, o czym pan powiedział, o człowieczeństwie, o humanitaryzmie, które było wtedy. No i o tej jakiejś emanacji miłością. Bardzo ważne przesłanie w każdych czasach. W każdych czasach. Nie chcę powiedzieć, że szczególnie jakiś. Co ukształtowało pani mamę? Postać niezwykłą, trudne bardzo dzieciństwo. No myślę, że to dzieciństwo miało ogromny wpływ. Wcześniej straciła matkę, wychowywała ją ciotka i babka, ponieważ ojciec był, znaczy mój dziadek, był zajęty budową wielkiej kolei. Jak miała powyżej 10 lat, już mógł się nią zająć i ponieważ akurat wtedy pracował w Taszkencie, w Bucharze, w Taszkencie, mama do niego dotarła, już tam z nim była. W 23 roku przyszła na te tereny rewolucja. No i dosięgła mamę, dosięgła dziadka, jego żonę ówczesną, mianowicie wracając od znajomych któregoś tam wieczoru, zostali zatrzymani przez tak zwane trójki. I hasło było pokażę ruki. Chodziło o to, czy to jest inteligent czy robotnik. Czy to jest inteligent i czy robotnik, ponieważ był inżynierem, nie miał pęcherzy na rękach. Został rozstrzelany, tak jak również jego żona na miejscu. Mama została sama. Jej ciotka i babka były na terenach rosyjskich, czyli daleko, daleko, parę ładnych tysięcy kilometrów. Nie było możliwości, żeby się w jakiś sposób mama tam przedostała, także została zdana na siebie wyłącznie. No i na przyjaciół, znajomych i przyjaciół dziadka. Tam zdała maturę, pracując, uczyła gry na fortepianie, sama się też zresztą ucząc. I z grupą znajomych, przyjaciół w transporcie, jak było to już możliwe, wróciła do Polski. Skąd się wzięła, bo To są rzeczy, które nas kształtują jako ludzi, ale też niezwykłe jest w przypadku Antoniny Żabińskiej ten jej instynkt jakiś i ta więź ze zwierzętami. Co ją najbardziej charakteryzowało, tę więź i skąd ona się wzięła? Matka strasznie lubiła zwierzęta i miała, no jeżeli tak można powiedzieć, hopla na ich punkcie, od dzieciństwa. Najpierw oczywiście to były kotki, pieski i tak dalej, jakaś taka, no wiejska, że tak powiem, zwierzyna, ale była zawsze tym zafascynowana. Zawsze marzyła, żeby jej przyszłość była związana z kimś. To się mówiło w tych czasach przecież, no. Panna może wyjdzie za mąż z jakimś, nie wiem, no, ziemianinem, właścicielem majątku, który będzie miał dużo zwierząt i ona czego uważała, że zresztą przepowiednia, która... Tak, i ona uważała, że tam by się odnalazła. Okazuje się, że przepowiednia niezupełnie się spełniła, bo owszem, odnalazła się, ale już taki rzeczywiście ze zwierzętami takimi prawdziwymi, wielkimi, groźnymi i tak dalej, mianowicie poznała mojego ojca, została jego żoną, no i została żoną dyrektora zoo. Została żoną dyrektora zoo. O człowieczeństwie, o tym wspominaliśmy. Jaki jest najważniejszy dzisiaj przekaz dotyczący właśnie człowieczeństwa, który wypływa i ze wspomnień pani rodziców, pani matki i być może z tego filmu wypłynie, o czym powinniśmy pamiętać, co jest najważniejsze? Najważniejsze jest z człowieczeństwa. No. Najważniejsze jest, żeby być człowiekiem, czyli spełniać te wszystkie zadania, które powinien spełniać człowiek, czyli być współczulnym, przyzwoitym, starać się przynajmniej dawać opiekę
drugiemu człowiekowi i nie tylko człowiekowi, komuś, kto po prostu tej opieki potrzebuje. W tej chwili mówię, czy to będzie zwierzę, czy to będzie człowiek, nie jest to istotne. Myślę, że w naszych czasach jest to bardzo, bardzo ważne, bardzo potrzebne i dlatego uważam, że jeżeli ten film, mam taką nadzieję, będzie niósł ten przekaz, to on będzie bardzo potrzebny, jest potrzebny z tego w tych czasach, które są teraz. Pani bywa w ogrodzie zoologicznym warszawskim. Jakie to jest miejsce dla pani? Jakie wywołuje skojarzenia? W tej chwili bywam bardzo często. Bywałam też, jak nie mieszkałam w Polsce, jeżeli przyjeżdżałam, to zawsze odwiedzałam ogród. No to jest po prostu... Bo po samej wojnie był taki czas, kiedy nie chodziła pani. Nie po samej wojnie, tylko po tym, jak musieliśmy odejść, że tak powiem, z ogrodu zoologicznego i mieszkaliśmy już w mieście na Mokotowie. Ojciec zabronił nam, mnie i matce właściwie, bo brat był nie do okiełznania. Wchodzenie do ogrodu po prostu chodziło mu o to, żeby nie być posądzonym w razie czego, jeżeli będzie jakaś sytuacja ze zwierzętami niezdrowa, o rodzaj sabotażu, ponieważ rozstał się z ogrodem w niedobrych warunkach, na niedobrych warunkach. A dziś, kiedy chodzi pani do tego ogrodu, jakie emocje, jakie towarzyszą pani? Ja wracam do domu. Myśli. Po prostu. Zapraszamy państwa do czytania wspomnień Antoniny Żabińskiej. Zapraszamy państwa do kultywowania w sobie przede wszystkim człowieczeństwa, współczucia, szacunku dla drugiego człowieka i dla zwierząt. Jak sądzę, można to rozciągnąć na cały świat żywy i przyrody również. Film Azyl już niebawem w kinach, a jeśli chodzi o zaproszenia, to również do warszawskiego ogrodu zoologicznego. Także państwa zapraszamy, bo warto tam przychodzić. Naszym gościem dzisiaj była pani Teresa Żabińska-Zawadzki. Bardzo serdecznie pani dziękuję za wizytę. Dziękuję również. Magda Knife teraz. Oh, the shark, baby, has such teeth.